Także widzicie Państwo, jak to wszystko człowieka myli i gubi. Człowiek myśli, no tu w Polsce jesteśmy, że wszystko można za pieniądze kupić. Nieprawda. Mądrości za pieniądze nie kupisz. Trzeba, oprócz pieniędzy, trzeba chcieć. No i Salomon prosił właśnie nie o złoto, tylko o mądrość. Trzeba było się uczyć od Salomona tej mądrości. Tutaj w Pałacu Kultury, no bo ponieważ jesteśmy w Warszawie, jest Pałac Kultury Stalina i Lenina, były targi książki nieraz i ludzie tak myślą, że jak dużo pieniędzy wydają, bo zarabiają, a jeszcze jak dużo się uczyli, to może więcej dostaną tych pieniędzy, to myślą, że wtedy już Pana Boga można oszukać, bo oni kupią dużo książek, będą bardzo inteligentni, a jeszcze jak skończyli nie wiadomo jakie studia, to są mądrzy, inteligentni, nie wiadomo kto, nie wiadomo co, i że Pana Boga można nabrać i sobie kupią te książki, będą czytać. No i pod pałacem, tam gdzie jest cokół, rozdają na przykład gedeonici, chrześcijańskie pisma greckie, czyli tak po katolicku mówimy, ponieważ tutaj jest Warszawa kościelna, ponieważ tutaj Warszawa jest katolicka. Proszę Państwa, chrześcijańskie pisma greckie rozdają za darmo. Oni je biorą i wyrzucają na śmietnik. No bo Polacy właśnie ostentacyjnie bardzo lubią coś wyrzucić do śmietnika, pokazując, że albo są bogaci, albo są za mądrzy na to. No to po co Polakowi na przykład Nowy Testament, czyli chrześcijańskie pisma greckie? Niepotrzebne Polakowi. To jest niepotrzebne. Także widzicie Państwo, przez zarozumiałość, butę i pychę, no niestety, niestety. Także proszę Państwa, Bynio też, pan inspektor Bynio, myśli, że poprzez takie różne pytania, zadaje pytania, że on dowartościuje siebie, poczuje się mądrzejszy. Niestety, chcieli być mądrymi, stali się głupi. Pytań takich się nie stawia. O słowa, o wyrazy, bo to sprzeczali się faryzeusze i saduceusze i dzieci. Faryzeusze i saduceusze sprzeczali się o słowa i bili. Przecież słów nie wyrywa się z kontekstu. Jeżeli słowo jest w danym kontekście sytuacyjnym, to siłą woli to słowo jest już zrozumiałe. A jak nie, no to